Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie, na rybki, nie inaczej, więc zaczynamy najnowszy film, oto z tego miejsca, Starorzecze i w pogoni za szczupakiem, pasiakiem, czyli łowienie na żywczyki. Jest ze mną kolega Heniu, który właśnie zarzucił obydwa zestawy. U mnie jeden zestaw wylądował i tak to się zaczyna. Te nasze wędkowanie za pasiakiem lub zębatym osobnikiem. Jedną wędkę zarzuciłem i teraz drugą zmontuję tak, aby łowić na dwie. No i zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszy film z wędkarskiego wypadu w moim wykonaniu. Na tą chwilę jest piątek 13, dosłownie piątek 13 listopada 2020 i oto z tego miejsca jedziemy z tym koksem, bo już późno. Mamy czerwone robaki, no ale tak mówię, na początek dwie żywcówki za zębatym i okoniem. I spróbujemy coś złowić, tak aby nie być na zero. Każda ryba cieszy, nawet mała. A czy uda mi się coś złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc zostańcie ze mną i zapraszam. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. A ja montuję zestaw. Zakładam sticka, spławik, oliwkę. Szypon przed drapieżnikiem, zakładamy żywczyka na drugą wędkę, zarzucamy i czekamy. Więc jeszcze raz zapraszam serdecznie swoich widzów na wędkarski mój film. Dobrze, zbudowałem zestaw i tak się prezentuje. Spławik 5, 2, 4, 6 przelotowych ciężarków i szypon. Szypon krótki z hakiem numer 8. I tak prezentuje się mój zestaw. Teraz rozłożymy wędeczkę. Będziemy łowić bolonką. Tak akurat szybko. Spakowałem się, kolega podjechał, więc nie było czasu na dobranie odpowiedniego sprzętu, więc musimy łowić na to, co mamy. I zobaczymy w razie co na robaczka czerwonego, coś w tym stylu. Ok, coś źle przełożyłem. Coś źle przełożyłem, zobaczcie. Będzie mi się źle rzucało. Nie, ok. Ok, myślałem, że źle przełożyłem. Jest ok, dobrze. Założymy żywczyka. Karasia, karaska, zapyszczek i postawimy żywczyka na drugiej z wędek. Jak sobie chodzi, a my wygodnie sobie siedzimy i odpoczywamy, pilnując naszych zarzuconych zestawów. Czekamy, zobaczymy. Tak, aby cokolwiek złowić, by nie być na zero i będzie cieszyło. Więc łowimy, wędkujemy i pilnujemy
naszych wędek. Siedzimy, na razie nic. Raz bliżej, raz dalej. Zarzucam zestaw, ale nawet nie pyknie. No czekamy, czekamy, co mamy do roboty. Świeże powietrze, woda, tego czego mi było trzeba po izolacji. Teraz tylko kwestia jest złowienia jakiejś rybki, tak aby nie być na zero. A czy uda się złowić coś? Zobaczycie to dalej na moim filmie. Krótki film z nad wody po długiej nieobecności spowodowanej kwarantanną domową, 20 dni w domu. I teraz taki spontaniczny wypad z nad wody. Rzuciłem dwa zestawy, zmniejszyłem grunt taki na pół metra, zarzuciłem trochę dalej. No zobaczymy, trzeba próbować w różnych miejscach, na różnych odległościach, na różnych głębokościach. Trzeba szukać tej ryby i zobaczymy, prawdopodobnie ok. Więc pilnujemy sprzętów i odpoczywamy nad wodą. Posiedzimy trochę i zobaczymy, czy uda się coś trafić z tego miejsca. Uchenia nic, jakiś kolega przyjechał, też dwie żywcówki rzucił. Też na razie nic, u mnie nic, czyli 6 wędek, 6 zestawów z żywczykami i nic. Zobaczymy. Komu dopiszę szczęście i nie zejdzie dzisiaj z tego miejsca zerowym. Ale to zobaczycie w dalszej części mojego filmu. Więc zostańcie ze mną, jest w pytkę. Nic nie pyka. Nic, kompletnie nic. Ale siedzimy jeszcze, zobaczymy co i jak. Co i jak. Gościu się zawija. Przyjechał ile z pół godziny temu, ale chyba jedzie do domu, bo stwierdził, że nic nie pyka, ale łowimy dalej. Heniu ściągnął żywcówki obydwie, założył blachę i spinninguje teraz, ale nic nie bierze, nic nie pyka. Ten kolega, który tutaj był, przeszedł przez most, poszedł tam gdzieś dalej. Myślałem, że pojechał do domu, ale stwierdził sam, że tu nic nie bierze. Więc poszedł w inną miejscówkę. No a ja dalej łowię na dwie żywcówki, próbując coś złowić. No zobaczymy, zobaczymy. Heniek spinninguje. A ja czekam na pierwsze branie jakąś rybkę. A czy się doczekam, to wiecie, zobaczycie to sami. Więc bądźcie cierpliwi. A jak ja jestem cierpliwy, bo dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej, dalej, dalej i jest w pytkę. Dobrze, spróbujemy na czerwonego robaczka teraz. Drodzy Państwo, tak aby cokolwiek złowić. Zrobimy tak. Położymy wędkę. Odetniemy przypon, rybkę oczywiście rzucimy. I założymy. Założymy przypon i będziemy wędkować. Będziemy wędkować na pinkę, nie pinkę, tylko czerwonego robaka.
jakiegoś okonia, tak jakby nie być na zero. Założymy Kamasan B611-16. Malutką. Tylko dowiążemy. Pomału. Mówię tak, aby cokolwiek złowić. Założymy przypon na 0,10. Heniu spinningował też nic. Końcówkę obetnę. Dobrze. I założymy czerwonego robaczka. Mamy haczyk. Założymy Z2, zobaczymy jakie te robaki są. Są. Założymy jednego zresztą, bez małych haczyk. Za mały haczyk trochę, ale tak, żeby tylko robak wisiał. Jeszcze raz. Taki mały haczyk, że nie ma jak złapać. Dobrze. Założymy 2. Jedziemy żałować. Taki pęczek. I rzucimy blisko. Blisko rzucimy. Niech sobie stoi ciutkę dalej. Dobrze. Niech sobie stoi. A żywcówkę przerzucimy żywczykiem. I tak, aby cokolwiek złowić. Rybka jest. Zobaczymy. No, zamach byka. Szczał. Indyka. Okej. Dalej niech sobie stoi. Dobrze, i pilnujemy spławikówki. Tutaj na czerwone dwa robaczki. Dendrombene. Gnojaki, jak to woli. I jedną na żywczyka. I wędkujemy. Dalej, dalej, dalej. Jest w pytkę. A więc tak, nic nie bierze. Powiem wam, zwinąłem wędkę, tą 5-metrową bolonkę i przeszłem się tam pod most.
bo z daleka widziałem, tam Heniek rzuca, ma dwa zestawy, ale tam w Cicinach pod mostem daleko widziałem z daleka spławik tam. I ten spławik był wydłużenie ręki 5 metrów od brzegu w Cicinach, nówka. Zobaczcie, nóweczka, spławiczek na świetlik i komuś się zerwał, więc wziąłem kija i go odzyskałem, więc chociaż spławik zdobyczny, ok. Więc drodzy Państwo, zawijamy się, koniec tego dobrego, 4 godziny wędkowania, jest godzina 10:33, 4 godziny wędkowania nie przyniosło żadnej rybki, oczywiście na żywczyka, okoń, szczupak nie był zainteresowany naszymi przynętami. Pierwszy wypad w tym roku na zero, bo nic nie złowiłem, ale rybkę dzisiaj złapałem. Złapałem dlatego, że złapałem na podrywkę żywczyki, czyli płotki nieduże, które teraz wypuszczę. I tak mówię, jedziemy. To wiecie, wypad zerowy, bo na wędkę nie złowiłem nic, lecz ryba, ręka rybą pachnie, bo złapałem żywce. No i drodzy Państwo, na tym kończę. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze i do następnego. Czy to z lasu, czy z nadwody, siema, pyza, narka. Zawijamy się, jedziemy na Kielce.